40 km na godzinę, więc nieco mniejsza siła wiatru niż jeszcze kilkadziesiąt minut temu i teraz Amerykanin Chambliss rozpoczyna rywalizację. Dzisiejszego, ale już nie bezpośrednie pojedynki, jak chodzi o to, by uzyskać jak najlepszy czas, by z grona 8 zawodników awansować do czwórki, która rozpocznie po godzinie 17 walkę o te najwyższe miejsca podczas zawodów i podróżnieniu. Na przykład Peterem Peszyniego wysoko zenów wyleciał w górę, ale pięknie teraz położył maszynę. Przypomnijmy, bardzo doświadczony pilot. Zmieścił się chyba tutaj w bramce tej z dwoma pylonami. Jego rezultat jest w tej chwili lepszy, choć już nie międzyczas gorszy od najlepszego jak na razie nie Francuza Nikola Iwanowa. Przechylona głowa w lewo, w prawo. On także z tym drążkiem tańczy, tak jakby był gdzieś na parkiecie. On te drążki niemal chce wyrwać, by też wyrwać jak najwięcej mocy i prędkości z samolotu. 2 sekundy karne otrzymał jednak Chambliss, więc będzie nie czas chyba gorszy. Międzyczasy pokazują, że przeloty Amerykanina nie jest najszybszy. Znów rozłożona maszyna w pięknej krasie. Bramka, gdzie laser zmierzy końcowy rezultat. To minuta 11,308, a więc prowadzącego Iwanowa. Jeśli jednak dobrze tutaj nie w tej chwili pokazało się, to ma rezultat lepszy, bo to 2 sekundy karne jednak nie otrzymuje Kerwy Chambliss. Wszystko było zgodnie z przepisami, a więc minuta 11,308 i Amerykanin Chambliss obejmuje w tej